Czy znacie Wakeleta? To wspaniałe narzędzie do organizowania swoich cyfrowych zasobów, do zapisywania linków, zdjęć, PDF-ów, materiałów z dysku w chmurze itd. Wakelet jest dostępny poprzez stronę wakelet.com, gdzie możecie korzystać z pełnej wersji, ale jest także dostępna aplikacja mobilna, którą możecie sobie zainstalować na swoim telefonie i wygodnie korzystać z Wakeleta. Aplikacja ma troszeczkę inne funkcjonalności, troszeczkę mniej niż ta, którą znajdziecie poprzez stronę, z której możecie korzystać na komputerze, ale jest bardzo wygodna i na pewno bardzo przyjemnie będzie Wam się zapisywało różne ważne zasoby z telefonu. Na początek, jak taką aplikację pobrać? Ja tu akurat wchodzę sobie do sklepu Play. I wystarczy, że teraz na górze wpiszę hasło Wakelet. I wyszukam. Ja już Wakeleta akurat mam zainstalowanego. Wy będziecie mieli tutaj informację z prawej strony, żeby go zainstalować. Ja już w tym momencie mogę go sobie otworzyć. W momencie, kiedy już będziecie mieć zainstalowaną aplikację Wakelet, wyszukujecie sobie ikonkę taką niebieską z W, klikacie i przenosicie się na główną stronę. I zobaczcie, tu jest też taka dość ciekawa rzecz. U góry, zobaczcie, macie dwie podstawowe kategorie. Z lewej strony jest Collections i tu macie wszystkie materiały, które Wy sobie zapisaliście. I jak spojrzycie teraz na dole, jest taki zielony przycisk podłużny, gdzie jest napisane Create a Collection. Czyli jeśli chcecie sobie stworzyć jakąś nową kolekcję w Wakelecie, klikacie ten przycisk. Klikam, wpisuję sobie nazwę kolekcji, nazwę ją test i klikam teraz zielony przycisk Save. Kolekcja została zapisana, jak widać nie ma do niej dodanych jeszcze żadnych elementów. Widać tu z prawej strony, w miarę u góry, kółeczkę. Automatycznie kolekcja jest prywatna. Jeśli kliknę, później będę mogła ją zedytować. Żeby teraz zedytować kolekcję, trzeba kliknąć u góry ołówek. I teraz mogę sobie zmienić ustawienia prywatności. Jak widzicie tu na początku mamy tytuł, tu mam zapisany test, mogę ten tytuł sobie zmienić. Tu jest opis kolekcji. Następnie mogę zmienić jej widoczność. I tak jak na stronie wakelet.com może być prywatna, może być niepubliczna i może być publiczna. Ja zostawię sobie, żeby była prywatna. I od razu tutaj też ustawiam, jaki chcę mieć layout. Czyli jak ta kolekcja, jak wszystkie materiały, które dodam, jak one będą się prezentowały, w jakim będą układzie. Mogę także dodać zdjęcie w tle, jak widzicie, background image. I mogę wybrać sobie obrazek z mojego telefonu albo wybrać sobie z biblioteki obrazków. Na górze, tu gdzie mam, na samej górze, zobaczcie, add image. Mogę sobie z kolei dodać obrazek na okładkę mojej kolekcji. I po wypełnieniu tego wszystkiego wystarczy, że kliknę Save, mam już zrobioną kolekcję i teraz mogę do niej dodawać różne zasoby. Wystarczy, że kliknę sobie ten zielony przycisk Add an Item. I tutaj w przeciwieństwie do strony wakelet.com, z której będziecie korzystać sobie na swoim komputerze, jest tylko 5 rodzajów zasobów, które możecie dodać. Czyli jest to link, jest to tekst, obrazek, wiadomość z Twittera, albo jedna z zakładek, którą już macie zapisaną w Wakelecie. Czyli jeśli wybierzecie sobie Add from Bookmarks, to ostatnie, klikam, mogę przejrzeć sobie materiały, które już wcześniej zapisywałam sobie na Wakelecie i coś z tego mogę sobie przerzucić. Więc tego jest troszeczkę mniej. Nie ma tu na przykład możliwości do takiego bezpośredniego dodawania PDF-ów, nie ma możliwości nagrania sobie bezpośrednio filmu z kamerki Flipgrida, więc te rzeczy będziecie musieli zrobić sobie już na komputerze, ale zawsze parę
parę obiektów, parę rodzajów obiektów możecie dodać tu w ten sposób. Kolejną bardzo ciekawą sprawą, jeszcze Wam pokażę w kolekcjach na dole, jak widzicie, też macie takie cztery zakładki, gdzie macie collections z lewej strony i w tym momencie ja oglądam wszystkie moje kolekcje, które stworzyłam. Mogę wejść, kliknąć taką kolekcję i ją sobie edytować i dodawać różne inne materiały. W prawo teraz się przesuwamy, mamy bookmarks, gdzie są wszystkie zakładki, czyli wszystkie elementy, wszystkie pojedyncze zasoby, które mam w swoich kolekcjach. Mogę je teraz sobie przeglądać. To są zasoby na przykład, które utworzyłam ja, ale także te, które dodały jakieś inne osoby. Jeśli na przykład dodały to do jakichś moich kolekcji lub jeśli po prostu ja sobie zapisałam te zakładki, dodałam sobie do moich ulubionych zasobów, też bardzo łatwo mogę je wyszukać. Mogę także wyszukiwać wygodnie te wszystkie materiały. Zobaczcie, z lewej strony u góry mam widok, czyli mogę sobie kliknąć takie cztery kwadraty, wtedy mam większe obrazki, jeśli tak będzie mi wygodniej szukać. Albo mogę sobie wybrać taki bardziej widok kompaktowy. Jeśli mam bardzo dużo zasobów, to łatwiej jest mi je w ten sposób przejrzeć. Jak kliknę sobie Select Items z prawej strony, taki szary przycisk, mogę wybrać kilka różnych zakładek i dodać je na dole. Mam taki przycisk Add to Collection i wtedy wszystkie te zasoby za jednym zamachem, za jednym kliknięciem znajdą się w wybranej przeze mnie kolekcji. Więc też jest to dość prosty sposób segregowania. Anuluję to. Mam także filtr, gdzie mogę wyszukiwać sobie te zakładki poprzez mogę sobie wybrać, że na przykład najpierw chcę zobaczyć najnowsze albo najstarsze. Mogę wyszukiwać sobie z jakiego okresu czasu, czyli dane w ciągu ostatnich 24 godzin, czy dawniej. Nawet mogę z ostatniego roku sobie wyszukiwać. I wyszukiwać sobie poprzez kolekcje, linki, filmy i tweety. Więc takie możliwości przeglądania kolekcji mamy tutaj. Na dole, znowu wracamy do tego menu na dole. Przejdźmy sobie do lupki, gdzie jest Search. I tutaj też jest dość ciekawie, bo mogę przeglądać sobie zasoby, nad którymi nie pracowałam. Nie są moje rzeczy, nie są też materiały, do których mam dostęp, które stworzyli jacyś moi znajomi. Tylko to są ogólnodostępne, publiczne kolekcje w bazie Wakeleta. I teraz wystarczy, że ja sobie na górze wpiszę jakieś hasło, na przykład książka, book, wyszukam. Wyskoczą mi kolekcje, wszystkie kolekcje, które mają w tytule książkę. Mogę także wyszukiwać osoby. Czyli jeśli chcę znaleźć kolekcje, na przykład moje kolekcje chciałabym znaleźć, bo jestem jakąś osobą, która chce znaleźć moje konto, po prostu wpiszę sobie Halicka, zaznaczę, że szukam ludzi i proszę bardzo, mam moje stare konto, moje aktualne konto i mogę sobie do tego przejść. Mogę także zmodyfikować sobie mój profil i to jest ostatnia zakładka na dole, profile. Tutaj z kolei mam wgląd do moich publicznych kolekcji. Czyli są tu wszystkie kolekcje, które są widoczne dla ludzi z zewnątrz. Tak jak Wam mówiłam, na samej górze mamy dwie zakładki. To, które oglądaliśmy teraz, to jest collections. Tu są te wszystkie kolekcje, nad którymi ja w jakiś sposób pracuję, które utworzyłam, które sobie dodałam. I obok mamy Group Collections. To jest też mega wygodna sprawa, ponieważ w tym miejscu macie dostęp do wszystkich kolekcji, które współtworzycie z kimś. I są to zarazem te kolekcje, które wy stworzyliście, zaprosiliście innych ludzi. Jak widzicie tutaj na przykład moje nazwisko pojawia się przy tych kolekcjach, które ja stworzyłam. Ale są także kolekcje stworzone przez innych, do których mam dostęp, ponieważ zostałam do nich zaproszona. Na przykład mamy kolekcję Moniki, tu na górze mamy kolekcję Doroty. Jak widzicie, tych kolekcji innych osób też jest sporo. W każdej chwili mogę sobie taką kolekcję kliknąć
i sobie ją modyfikować. I zobaczcie teraz też, że na dole pojawia mi się taki przycisk Join a Collection. I zobaczcie, czym to się różni od tego, co było po prostu w tej zakładce Collection. Znowu przejdę do góry i z Group Collection zmieniam na Collections. I tutaj mam przycisk Create a Collection, czyli tutaj tworzę kolekcję. A jak przeniosę się do zakładki Group Collections, to tutaj mogę dołączyć do kolekcji czyjejś. Czyli jeśli otrzymam od kogoś kod dostępu albo ktoś mi przyśle kod QR, to wystarczy, że ja przełączę się na górze na Group Collections i później kliknę ten przycisk Join a Collection. I mogę wybrać, czy chcę zeskanować kod QR, czy wpiszę kod, czy po prostu wkleję adres strony do danej kolekcji. I dzięki temu mogę dołączyć, jeśli ktoś mnie zaprosi. I na przykład, jak kliknę sobie przycisk Enter Code, pojawia mi się miejsce na wpisanie kodu. I w momencie, kiedy wpiszę ten kod i kliknę Join, ta kolekcja pojawi mi się właśnie w zakładce Group Collections i nie muszę się martwić, że ona mi zniknie. Jakby ona tu zostaje już zapisana. Wystarczy, że raz dołączę do takiej kolekcji grupowej i już w każdym momencie będę mogła sobie w niej działać. To jest jeden sposób na pracę nad kolekcjami, ale pamiętajcie też, że możecie dodawać różne materiały bezpośrednio ze strony internetowych, które przeglądacie. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. W tym celu wejdę sobie na Facebooka i pokażę Wam, jak dodać coś, jakiś materiał z Facebooka. O, tutaj mam artykuł. Bardzo od razu pokażę Wam super też blog Jutro Polski, gdzie Magda Justyna Zaryczańska publikują świetne materiały. I akurat zobaczcie, pojawił się artykuł na temat Wakeleta i uwaga, uwaga, na temat aplikacji, o której mówimy, co za zbieg okoliczności. I teraz powiedzmy, że chciałabym sobie zapisać ten artykuł. Więc klikam sobie na Facebooku, tutaj w ten link. Otworzył mi się artykuł z bloga. I teraz chciałabym go sobie zapisać. U góry, zobaczcie, są trzy kropeczki na pasku adresu. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Teraz bezpośrednio nie mogę sobie tego zapisać w Wakelecie, ponieważ znajduje się w takiej wewnętrznej jakby przeglądarce stron Facebooka. I stąd nie mogę sobie zapisać tego w mojej aplikacji, więc muszę z tego menu wybrać teraz Otwórz w aplikacji Chrome. Chyba, że korzystacie z jakiejś innej przeglądarki, inną macie zainstalowaną w telefonie, ale musicie daną stronę, którą sobie tworzyliście po prostu bezpośrednio z Facebooka, teraz otworzyć w aplikacji przeglądarki. Teraz zobaczcie, otwiera się to w Chromie, ładuje się i teraz klikam te trzy kropeczki. I zobaczcie, mam dużo więcej możliwości i pojawia się też taka możliwość udostępnij. Już w ogóle przy niej mam domyślnie ikonkę Wakeleta, ponieważ bardzo często korzystam właśnie z takiej opcji zapisywania w Wakelecie. Klikam sobie to udostępnij. Pojawiają się możliwości zapisu i teraz po prostu wybieram sobie ikonę Wakeleta. Klikam, tutaj jest ta niebieska z prawej strony, save. Teraz jeszcze tylko muszę wybrać, do jakiej kolekcji chcę to zapisać. Porządki z Wakelet również w aplikacji. Może zapiszę sobie to w kolekcji grupowej. I tu mam taką ciekawą kolekcję, która nazywa się Wakelet Polska, i tutaj zbieramy materiały instruktażowe do Wakeleta, więc kliknę tutaj i zapiszę. I już mam to zapisane na Wakelecie, na stronie internetowej też jestem w stanie to sobie obejrzeć. Obrazki zapiszecie sobie troszeczkę łatwiej. Jeśli na przykład znajdę sobie teraz jakiś obrazek, wystarczy, że go kliknę. Na Facebooku mam trzy kropeczki i ten obrazek. Mam teraz takie cztery opcje. Wystarczy, kliknę udostępnij na zewnątrz. I teraz otworzy mi się to menu, gdzie też mam ikonkę
Wakeleta i obrazek mogę sobie zapisać teraz bezpośrednio na Wakelecie. Jak widać. Mam nadzieję, że ten film instruktażowy przyda Wam się w korzystaniu z aplikacji. Do zobaczenia w następnym tutorialu.